Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej gali sportu Starogard Gdański 2022. Spotykamy się dzisiaj, aby nagrodzić najlepszych z najlepszych za dokonania w dziedzinie sportu w minionym 2022 roku. Drodzy rodzice, działacze sportowi, sponsorzy, zaproszeni goście, Szanowni Państwo, zebrała się tutaj grupa ludzi, którym należało podziękować i w imieniu nie tylko swoim, ale wszystkich mieszkańców Starogardu składam Wam serdeczne podziękowania. Niezwykle piękna chwila, ponieważ możemy dzisiaj nie tylko gratulować osiągniętych sukcesów, ale cieszyć się, że mamy tak dużo utalentowanych sportowców w Starogardzie Gdańskim. Przejdźmy do meritum, proszę Państwa, do pierwszej kategorii dzisiejszego wydarzenia. Utalentowanych młodych sportowców 2022 roku. Zaczynamy od zdobywcy trzeciego miejsca w kategorii Sportowiec Roku 2022, Wiktoria Wierzba. Drugie miejsce zdobywa Angelika Wanta, piłka koszykowa, Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących, tytuł Sportowca Roku 2022 i pierwsze miejsce otrzymuje Magdalena Lenz. Trzecie miejsce w kategorii Trener Roku 2022 zdobywa pan Marcin Drews. Drugie miejsce w kategorii Trener Roku 2022 zdobywa pan Piotr Kamiński. Pierwsze miejsce w kategorii Trener Roku 2022 zdobywa pan Krzysztof Piątkowski. Działaczem sportowym roku 2022 został Rafał Prus. Zapraszam. Honorowe wyróżnienie sportowej imprezy roku 2022 zostało przyznane ogólnopolskiemu turniejowi piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych.